Siemanko, siemanko, jestem Wertes, witajcie w kolejnym odcinku z The Forest. Tym razem nagrywam na komputerze innym, gdyż mój komputer do grania się spsuł. Się spsuł i jest smuteczek. No i ten. To było tak w sumie informacyjnie na początku. Tutaj mamy taką ekipę, jest tu Laśka. Jestem, cześć. Uber. No jestem. Nondoran. Cześć, cześć. Projective. Siemanko. Mishimi. Siemaneczko. Jest tutaj też Michał, który sobie gra. Jestem ja. Alright. Tak i tak tylko dla przypomnienia, grę możecie kupić na g2.com z kodem robotowym Vertez. Jej. Dobra, słuchajcie, parę zmian. Tutaj domek jeden usunęliśmy. Gdyż wysiedliliśmy kolegę. No. I sołtys. No nie wiem, co z tym sołtysem nie tak było, ale go też wyprowadziliśmy z naszej wioski. Już go nie ma tutaj. Także takie rzeczy się tutaj działy. Powstała altana. Nie wiem właśnie, czy to już jeszcze było nagrywane, czy nie w ostatnim odcinku. Ale jest altanka. No, uli tutaj poprzenosiliśmy rzeczy. Tutaj to są rzeczy dla wszystkich. Tak, i tutaj jest to grudek i tutaj sama aloes rośnie, to jest fajne. Chyba tam urósł nawet. No, ogólnie troszkę się pozmieniało i dalej się zmienia. Ula tutaj kmini, żebyśmy mieli wszyscy lepiej. A ja stwierdziłem takim ambitnym planem swoim, co by można było przerzedzić troszeczkę las, tam idąc do przodu, żeby można było fajniej przelecieć z bazy do bazy. Prostej linii jakiejś. Czyli tamten domek jest domkiem czerwonym. Dobra, czy ktoś chce ze mną iść i zbierać drewno? Ja jestem gotowy. No to bierz wózeczek. Mhm. To ula do ścinania? Nie no, ja sobie pościnam. Póki co oczywiście. Co do aloesu, taków stawiałem, nie czerwony wiedząc, domek. Projective, grabisz sobie. A ty... W dobre miejsce wrzuciłem aloes, w dobre. To dobrze. No ale jeden aloes rośnie w ogóle w innym planterze. Ale to nie moja wina. A czy ja moja? Tak. Proszę starać się chociaż utrzymywać porządek. Decięcie. A przydałby się ktoś jeszcze tu do nas, nie tego? No. Ej, chodziłam i biłam patykiem w ziemię i pieniądze wyleciały. No, tak. No, bo tak jest. Albo mały kamień, albo pieniądze. No. Ja nie wiedziałam o tym. Da wam pomóc? Zostaw to otwarte. Ja sobie grę ściszę, bo nie słyszycie jak tnę. No? Pomóc tam wam, bo w sumie teraz sobie to kola ten. Tak, tak. Mhm. Tu sporo drewna będzie ciachane. Ja bym chciała psujki. Psujki? Mhm. Dobra, psujki już. To powiedz kiedy? Jeszcze nie. Strzałkami ci pomóc, czy sama chcesz? Co nie, no ja to już szybciutko zepsuję. Domek leci tam, dobra. Już. Okej. Okay. No, lepiej to wygląda, nie? No. Dziu.
ten odkrywa coś z latania. Jeszcze projektyk, co myślisz, żeby przenieść tyle kości? O, tutaj za kominek. No, dobry pomysł nawet. Stoją na środku. W ogóle nawet nie wiem, czy w dobrej linii tna, tak naprawdę. Nie, chyba nie. To chyba bardziej na lewo, tam patrząc od bazy jest. No ale i tak trzeba wystartować, wow. No nie? Chłopaki, najpierw się wyjeżdża. Co się wyjeżdża? No bo ci blokują mi, kurde, ja chcę wyjechać z bazy, a ci wjeżdżają. Projekty? Co? Co zrobiłeś krzaczką? Chciałem ściąć gałązkę. Ale tutaj są patyczki. Kurde, musiałem siekiery do drzewa, bo coś się bugowało. Dobra, wykarczować te patyksy, bo mnie wkurzają. Nice. No. Pięknego. Nie no, powiem, że ta krzywa wieża w pizie naprawdę ładna. To fajne, fajne. Mamy taką drugą. Gdzie? W tej drugiej bazie zimowej. To jest prosta. Taka wieża Eiffla. Co mnie drzewo moje bije, halo? O, Hubert. Co? No musi wyprzedać, musi. No musi. Taki jego byt. Jakby nie wyprzedzał, to wiesz, to... To jakby parkour na tym, na serwerku by inaczej wyglądał, nie? No. A się zrobił widoczek. Potwierdził nawet. Deszczyk. Pan i władca. Trzeba będzie iść. Bo zaraz będzie zimno. No. Koniec roboty. Deszczu się nie robi. O, achievement dostałem. Za co? Podziękuj. Jednego badela zabrakło. No. A, za niszczenie drzew, których nie... No widzisz. I dzięki. Co tam dynamitem niszczy drzewa? No jak? Patrz, psujki! Akurat. Psujki! Don. Centralnie, za każdym razem mam takie wrażenie, jak tutaj przejeżdżam, że ta wieża zaraz się wywróci. Już! Może kiedyś. Wyłączyłeś? Tak. Nie, Projective, nie. Słuchaj się, Projective Bobana wyrwiesz. No nie, poczekaj. Jezus, jakie to niecierpliwe.
Brat mu pod uchem krzyczy, to nie uważa. A, zimno już. No ja sobie tutaj ognicho zrobiłem. No tylko i tak będziemy musieli tam. Będzie ciężko z jeżdżeniem. No. Jak chcecie, to możemy pójść w kimono. Nie wiem, czy jeszcze można. To jest dopiero ognisko. Co to za ognisko? Najlepsze ognisko ever. Co, bonfire zrobiliście? No. Dziady. Dobra, idę do bazy. Wezmę jakieś dwie kłody na drogę. Co by cieplej było. Świece. Ej, teraz się świeca. O, już nie. Co ty, radioaktywny? Jeszcze nie można iść spać. Na którejś ławce na pewno będzie się siedziało na odwrót. No jak się ładnie zapasy odnawiają drewienka. Nie wiem, czemu dalej mi zimno. Nie wiem, czemu drzwi nie zamknąłem z sobą. Ale tam już się fajna luka robi, tylko trochę krzywo jednak. Jak z bazy patrzę. No cześć, Nondoran. Cześć. Stąd... To tak stoi, siadaj. No tak, tak nawet źle wycelowałem teraz, patrzę. I ja pitole. Ale tu można zrobić. W tamtą stronę polecieć. Będę musiał coś takiego zrobić, że po prostu flary tam strzelę. Będę wiedział, w którą stronę ciąć. Dobra. I'm hungry. No cześć. Cześć. Dobra, wystarczy mi, bo zaraz umrę. Twoje towarzystwo jest takie właśnie. Nie no, po ognicho musiałem skoczyć. Znaczy po ognicho, po chyba jedzenie. Za daleko te ławki stoją. Psujki! Psujki raz. A ta? Ta dobrze stoi. Dobra, już! Psujki dwa. Te FPS-y, 23 FPS. Pięknie. O, zaraz będzie można pójść spać. Bo ja tutaj koczuję. Bo jakoś tak ognisko na środku wybuchło. Jak wybuchło? Tak zniknęło. Przeteleportowało. Wcale nie uduszałeś go. To nie to tak, zjadło, że ognisko. A jest wyłączone burzenie ciągle? Nie, no jest wyłączone, nie można niszczyć. Ale ogniska zawsze da się niszczyć. Cześć. Ogniska da się niszczyć. Ono cześć, chyba cześć, nie mekaner. Jest na środku. Nie wiem, kto je postawił. Cześć, mekaner. To co? Ktoś tam pomaga z drzewkami, bo tam dużo drzewek czeka. Czekaj. Ktoś, już tego to nie jest na środku. Będziemy musieli wyburzać znowu te. Jak to? No, zobaczcie, jak to jest. No nie. No krzywo jest. Strasznie krzywo. To trzeba poprawić. Już. Dobra, to... Lepiej. Ja idę tam. No, jest git. O, tu można będzie budować tą zjeżdżalnię. Kurcze. Patyków nie mam. Daj mnie patyki. No masz? Tyle drzew. O! No, już myślałem, że tylko jedno się wywróci, nagle drugie i magicznie trzecie się zaczęło przewracać. Jeszcze tylko skoczę do bazy na chwilkę. Bo tam jeszcze są drzewka, tam, gdzie jest pusto. Przynajmniej powinno być. W sensie te dwa. Znaczy nie, tam tak? Bardziej z prawej strony, gdzie wcześniej chciałem, powinno być jeszcze drzewka. Do zbierania. Już masz full? Masz full.
Idę na lagu. Ta myszka jest tragiczna. Co? Gdzie ty będziesz leciał? Na wakacje na przykład. Jeszcze nie. No, jeszcze bardziej w lewo, bo tamto. Kanibale. Aha. Projective. Pomóż. Co ja? O, dobrze, że nie dobrze, że nie skoczyłem, bo mekaner akurat wbije. Oj, jak dobrze. Te FPS-y przy wbijaniu ludzi to są... Dobrze, że nie zdążyłam zacząć bójki jeszcze. A co, jakieś dymy większe? Nie, lagi. A, czyli to nie tylko mi tak laguje, jak ktoś bije? No. Nie wiem, ale ja nie odczułem. Jakoś super nie odczułem lagów. Nie odczułem lekko. La 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 la. La la la. Dabyt! Uploadowałem na drzewie. Ej! Kolegę! Kolegę, ty zostań. Ja może pozwalać te pięki wszystkie, co tu są. No brzmi jak plan w sumie. Jeśli nie chcemy, żeby kiedyś coś odrosło. To... Chyba nie. Nie, to zostawmy te pięki. Zostawmy te pięki tak w razie. Bo... Cześć. Nie przyleciał. Tak, mekaner, słuchaj, bo tutaj rano nagrywaliśmy, ale że ciebie nie było, to musieliśmy plany zmienić. Zjeżdżalnię miałeś robić. Także, wiem, słyszałem. Także na chwilę wbiłem na live. To jest twój plan. No. Tylko, że jest pewien problem. Ja nie było mnie też, gdy schematy zgarnialiście i ja chyba nie będę mógł postawić projektu. To idź tam. No to Michał możesz się skopsnąć po schemat. Dobra, to odpalam mapę w przeglądarce. Już nie pamiętam, gdzie ten dokładnie gdzie ten schemat był. Dobra, czyli tam jest baza bardzo w prawo i się wykręcić nie da. Trzeba robić to idealnie. W tę stronę, tylko tam jest góra. Dobra, ogarnie się. Najwyżej cały las wytniemy i... Podniesie mnie ktoś? Wiadomo. Projective, podniesiesz mnie? Mówię jasne, gdzie leżysz? Pewnie koło wieży. Za tobą. Nie widzę. A, tu. Nieważne. Dziękuję. Dobra. A nie chciało mi się schodzić, no. Flaga, którą strzeliłeś, już chyba znikła. No, takie życie. Ale gdzieś tutaj, nie? W tę stronę. Tak. Chyba koło tego wózka w tą. Dobra. Czemu tu jest wózek na wózku? No tak, dla bajki. Czekaj. Weź tu kus pod tym. Co wy tu robicie? Niemy las. Nie, ale co oni tu robią? O! Nie naprawił. Staraliśmy się wyprostować wózek.
Tak. Stanął pionowo i nie chciał się położyć. No. No, wygiął się lekko. Masz. Kurde, od razu wszystkie drzewa. Nieważne w jakiej linii. Co brakuje? Pole i biały klan przyszedł. Bawić. Biali kanibale? Widzę cztery cycki. Oho. Ubrudzone błotem. Ła, jak tłuką mnie. Czemu ja się palę? Co tam się wyprawia? Aha, bo ten Stefan rzuca. No to wyrzuca? Ciul. Ała! Już idę pomóc. 5 sekund się... Skończę się palić i się znowu palę. Nie wiem, gdzie oni poszli. Jeden leży. No to, to wiem. O nie. Co? Przyjechałem wózkiem. Wstań, króliku. On już chyba nie wstanie. Taki żywot. Bez żywota. Nasz. I co żeś narobił? Co żeś narobił na ranno? Co? Wszystko działa, o co ci chodzi? Coś, to ciągle drzewko jest ścinane. Masz się drzewo sklonowało, no po prostu musiało. Znalazłam ich. Patrz, będzie strzelał do mnie. Umrę zaraz. Pomóż ktoś Uli. Project, ty chyba jesteś tam blisko, nie? Jestem tu akurat przy tym. O, no, musi mnie ktoś podnieść. Lecę. Patrz, Project sobie pojeździ, to jest pytanie. No bo tutaj no, jest ten dziad, który rzuca ogniem. Dobra, to ja też idę. To on tam zostań, ja poczekaj, ty filmisz ten... Dobra, ja robię. Mniejszy jakiś ty na tym poszli. No, polecę tam. Wziął, przyleciał i teraz odlatuje. No. A ja nie wzięłam żadnych strzał ze sobą. Dać ci trochę. Nie.
Mechanek, ty idziesz po ten? Tak. Okay. Ogarnąłem sobie dokładną lokację tego i zapierdzielam. Git. Czek, ty wstań z kolei. A masz akwalung? Mam. Okej, to git. Ale drewna tutaj. No, muszę iść coś zjeść, bo już. No, ja będę teraz wracał i zobaczę, czy w dobrą stronę ciągle tam robię. No. Tak sobie tnę, zadowolony. Wykarczowany pół lasu. No jakby dobrze, słuchaj. To nice. Zawsze tam jest góra, więc możesz wziąć ze sobą jak ten, wiesz co, lotnie i lecieć z góry, żeby sprawdzić i stamtąd do tego miejsca. No. Będzie szybciej zejdzie na tym. Też jakiś pomysł? To przy kolejnym tripie. No i po prostu to gdzieś postawisz pod gate. No. Jakaś chyba kobieta potrzebuje pomocy. Chyba ty. Paszą wąt z tym drzewem. Zero litości. Ahoj, kapitanie. Gdzie są majtki? W sensie takie majtki, w sensie ze statku. Majtkowie. To się on nazywa. To uczucie, gdy powiesz coś złego i musisz szybko się wykręcić. Nie. Halo. To nie tak. Bo to ten statek, kapitan. No. Ja rozumiem. Ale czy inni? To inna kwestia. Na drzewo! No ale te pięki przeszkadzają. Trochę. Jak tu manewrować trzeba. To je wytnij. Jak ja już powinienem zdać kurde ten... prawo jazdy normalnie przez to. Dzięki znaczy. O, to mechanik powinien tak jeździć tymi. Masz. Mówię ci, trenuję spostrzegawczość, bo masz całkowicie zasłonięte, co jest przed tobą i jedziesz na ślepo. To jest no. Kurde wyższy poziom. A ja na skróty. Wow, ale wiatr. Co ty? Ale wieje. O Jezu, to jest do środka trzeba będzie tam. Ty już zacznę zanosić. Wow. Tak biegłem, że aż wózek straciłem i biegłem dalej. Halo, wózek. W sumie to. Jakieś progi zwalniające. Co? Bo biegnę i nagle z wózka spadłem, bo za szybko jechałem. Kolejny spóźniony się odezwał, no. Czy... W ogóle, jak tam poleciałem do Uli jej pomóc, no. To właśnie teraz się zorientowałem, że wtedy miałem jedną jedyną strzałę i tą jedną jedyną strzałą gościowi głowę zstrzeliłem. Co? No to kurde. Gitara. Bo teraz chciałem sobie strzelić z łuku i nie miałem strzały. To co, nie zebrałeś ty. Z powrotem? A nie, nie. No czup. Haha, jest schemat. Dobrze, bardzo dobrze, nice. Bardzo dobrze. Będzie zjeżdżalnia. Dobra, to powiedzcie mi, czego wy oczekujecie od tej zjeżdżalni?
Gdzie ma być? Żeby dało się po niej zjeżdżać. Ma być epicka i ma zwierzę zjeżdżać. Chyba, że zrobisz większą wieżę i większą zjeżdżalnię. No, okay. Chyba nie da się, bo na tej wieży już... Chyba, że jakieś customowe da się stawiać na tej wieży. Już ci otwieram. Wieśli. Dzięki. Wieśli podróżniku. O, dotąd doleciałem. Ale i tak musiałem wykręcać, czyli będę musiał bardziej tutaj... tymi drzewami również się zająć. O! Jakieś tutaj nagie osoby biegają. Masz. I chodziło o że w grze, jak coś. No, no. Dobrze, że dodałeś. O niczym innym nie pomyślałem. O takim czasie. Wow. Nigdy nie wiesz, w którym momencie się shot skończy z live'a. Bądź z odcinka. A tam taka pauza, nie? Ten, powiedziałem to i nagle pauza na tym nagrywaniu. No. No, już chciałeś mi kłodę tutaj zabrać. Nie, nie. Moja kłoda. Dobra, słuchajcie widzowie, my sobie tutaj bardziej potniemy już poza odcinkiem kolejnym, także dzięki za oglądanie, do następnego, na razie, cześć, jojo! Hejo! Cześć!